Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o pewnych czterech wybitnych wynalazcach i ludziach nauki, którzy pochodzą z Polski, a o których niespecjalnie wiele się mówi. Na koniec powiem też o pewnym wyjątkowym programie edukacyjnym i konkursie dla nauczycieli i uczniów, więc jeżeli należycie do którejś z tych grup, to zapraszam. Naszym pierwszym bohaterem jest Henryk Magnuski. Łączność i komunikacja to kluczowy element operacji wojskowych i w czasach nowożytnych jest realizowany niemal wyłącznie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. Pierwsze radiostacje, które umożliwiały to zadanie drogą bezprzewodową, były jednak tak duże, że montowano je albo stacjonarnie, albo na okrętach wojennych. Stopniowy postęp w miniaturyzacji pozwolił następnie na umieszczanie ich na pojazdach i w samolotach, a wreszcie doprowadził do tego, że radiostację był w stanie przenosić jeden człowiek. Za opracowaniem takiego urządzenia stoi właśnie polski inżynier Henryk Magnuski. Magnuski ukończył studia inżynierskie i znalazł zatrudnienie w nieistniejących już dzisiaj państwowych zakładach tele- i radiograficznych. I władze tego przedsiębiorstwa w czerwcu 1939 roku wysłały tego młodego inżyniera do Stanów Zjednoczonych z taką misją, żeby się zapoznał z nowinkami technologicznymi w radiokomunikacji. No i po napaści Niemiec na Polskę Magnuski został po prostu odcięty od możliwości powrotu do kraju, więc znalazł w USA zatrudnienie w firmie, którą dzisiaj znamy pod nazwą Motorola. Ta sama wojna, która uniemożliwiła polskiemu inżynierowi powrót do domu, dała mu też jednak unikalną okazję. Departament Armii USA zlecił firmie Motorola opracowanie pierwszej na świecie przenośnej radiostacji. Zamówione urządzenie musiało spełniać cały szereg wymogów. Musiało mieć zasięg 5 km, musiało być odporne na warunki atmosferyczne, musiało być zasilane na baterie, musiało mieć automatyczną kontrolę częstotliwości, być proste w obsłudze, ale przede wszystkim jego masa i rozmiar musiały umożliwić przenoszenie tego urządzenia na plecach przez pojedynczego żołnierza piechoty. Żołnierze mieli z nim chodzić i rozmawiać. Walk i talk. Skąd wzięła się ta nazwa walkie-talkie? Zespół Henryka Magnuskiego wykonał swoje zadanie tak dobrze, że po obejrzeniu prezentacji jego możliwości, armia USA zamówiła u Motorola 50 tysięcy takich urządzeń, które wzięły następnie udział w działaniach USA podczas II wojny światowej. Za każdym razem, kiedy zobaczycie na kolejnym filmie wojennym radiostację SRC-300 lub jej następców, pamiętajcie, że są na niej silne odciski palców polskiego inżyniera Henryka Magnuskiego. Przechadzając się ulicą Święty Marcin w Poznaniu, tuż obok zamku, możecie natrafić na taki dosyć nietypowy pomnik. To jest taki surowy, minimalistyczny graniastosłup o trzech ścianach, pokrytych od góry do dołu cyframi. I wśród tych cyfr są litery, które składają się na nazwiska. Na każdej ścianie jedno nazwisko. I to są nazwiska trzech matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy. Marian Rejewski, najbardziej utalentowany z całej trójki, jako zdolny uczeń, jeszcze podczas studiów został skierowany na kurs kryptologii w Biurze Szyfrów Wojska Polskiego. Później znalazł tam również zatrudnienie. Tam, kiedy dowiódł już swoich umiejętności, otrzymał zadanie rozpoczęcia prac nad złamaniem kodu Enigmy. Enigma była urządzeniem wyposażonym w klawiaturę i zestaw lampek z literami. Naciśnięcie przycisku na klawiaturze powodowało zapalenie się innej litery na panelu powyżej. Na przykład wciskamy literę H, a dostajemy M. Po wprowadzeniu tekstu wiadomości otrzymywano tekst, który wyglądał na przykład tak. Jeżeli mieliście kiedyś okazję czytać opowiadanie Edgara Allana Poe pod tytułem Złoty Żuk, to zapewne kojarzycie, że taki prosty szyfr podstawieniowy bardzo łatwo rozwiązać analizą częstotliwości występowania znaków. Pamiętam, że jak ja czytałem to opowiadanie w dzieciństwie, to się strasznie zajarałem kryptologią i pisałem nawet swoje własne szyfry. W każdym razie szyfr podstawieniowy polega na tym, że bierzemy sobie alfabet i każdej literze przyporządkowujemy jakąś inną literę, która jest naszym szyfrem. Więc na przykład AAA zaszyfrujemy jako ZZZ i tak ze wszystkimi literami. Natomiast analiza częstotliwości wykorzystuje taki fakt, że w danym języku pewne litery występują częściej niż inne. Na przykład w języku angielskim najczęściej pojawia się litera E. Więc jeżeli przeanalizujemy sobie taką zaszyfrowaną wiadomość i okaże się, że najwięcej jest w niej liter V na przykład, no to już możemy założyć, że V to tak naprawdę E. I potem bierzemy kolejną najczęściej występującą, to jest bodajże T albo A, no i już mamy dwie litery i możemy zacząć powoli odgadywać poszczególne słowa, no i taki szyfr już pada.
No i oczywiście nie tak działała Enigma. Analiza częstotliwości występowania znaków w języku niemieckim, którą wcześniej próbowano przyłożyć do rozbicia szyfru Enigmy, nie dawała w ogóle żadnych rezultatów, ponieważ szyfr Enigmy jest szyfrem, którego nie da się w taki sposób rozwiązać, ponieważ wewnętrzne elementy Enigmy cały czas zmieniały swoje położenie i ta droga sygnału szyfrującego cały czas z każdym kolejnym wciśnięciem klawisza była inna. W związku z tym ta sama litera w kolejnych wystąpieniach była już szyfrowana zupełnie inaczej. Na przykład, kiedy wcisnęliśmy na Enigmie MMM, to nie dostawaliśmy jako wyniku ZZZ jako szyfru, tylko dostawaliśmy na przykład HQV. A chwilę później, w tej samej wiadomości, kiedy znów musieliśmy wpisać MMM, to Enigma już nam nie dała HQV, tylko dała nam na przykład LPD. I nawet osoba, która operowała Enigmą i generowała taki szyfr, nie miała pojęcia, dlaczego Enigma z MMM raz zrobiła HQV, a innym razem LPD, a innym razem jeszcze coś innego. Wiedziała to tylko Enigma i bardzo wąskie grono ludzi, którzy znali jej wewnętrzną budowę i znali dzienne szyfry, dzienne klucze. Aby odczytać wiadomość, odbiorca musiał posiadać własną Enigmę, nadać jej identyczne ustawienia początkowe, jakie ustawił nadawca, a następnie wprowadzić zaszyfrowaną wiadomość, a Enigma wykonywała proces deszyfracji. Skąd odbiorca wiedział, jak ustawił Enigmę nadawca? Korzystano z tak zwanych kluczy dziennych, które określały ustawienia maszyny na dany dzień w specjalnych książkach kodów, które posiadali operatorzy Enigm. Dodatkowo nadawca dla każdej wiadomości ustalał własny indywidualny klucz ustawienia wirników, który był częścią wiadomości. Cała magia Enigmy działa się oczywiście w krótkim czasie pomiędzy naciśnięciem litery, a zapaleniem się litery powyżej. Wewnątrz znajdowały się obracające się wirniki kodujące, specjalny bęben odwracający i przełącznica kablowa, która komplikowała szyfr jeszcze bardziej. Każde naciśnięcie klawisza zmieniało ułożenie wewnętrznych elementów maszyny i tym samym modyfikowało drogę sygnału zapalającego lampki. Enigma zapewniała tak astronomiczną liczbę kombinacji dróg sygnału, że Niemcy byli całkowicie spokojni o bezpieczeństwo szyfru. Marian Rejewski podszedł do problemu inaczej niż jego poprzednicy. On stosował wymyślone przez siebie czysto matematyczne metody i wspomagał się też wytwarzaniem specjalnych urządzeń, które pomagały mu w tym zadaniu. Na przykład cyklometr, który skonstruował, służył do sprawdzania liczby i długości cykli permutacji, które generowała Enigma. Zbudował też urządzenie, które nazwał bombą kryptologiczną, które służyło do automatycznego odnajdywania kluczy dziennych, a które stanowiło 6 symulatorów Enigmy połączonych ze sobą i działających jednocześnie. W ogóle jakaś niesamowita sprawa. Cały ten zespół, Rejewski, Zygalski i Różycki, byli nie tylko znakomitymi matematykami i konstruktorami, ale też wykorzystywali wszelkie informacje wywiadowcze, jakie tylko mogły im pomóc w tym zadaniu. Znali też pewne założenia konstrukcyjne, jak może być Enigma wewnątrz zbudowana, oraz wykorzystywali także zwykłe ludzkie błędy, które popełniali operatorzy Enigmy. A raczej przewidywali, że niemieccy operatorzy Enigmy, ponieważ są tylko ludźmi, to powinni pewne błędy popełniać i ich zadanie polegało na tym, żeby przewidzieć, jakie to mogą być błędy i w jaki sposób można je wykorzystać. I wszystko to doprowadziło w końcu do rozwikłania wczesnych wersji maszyny Enigma i do położenia takiego solidnego fundamentu pod rozbicie szyfru udoskonalonej Enigmy, które to prace wykonywali już alianci. Warto też dodać, że od roku 1932 przez 6 kolejnych lat ta trójka była jedynymi ludźmi na świecie, którzy potrafili rozczytać szyfr Enigmy, co jest dość imponujące, bo to nie było tak, że w Europie tylko polski wywiad starał się rozbić szyfr Enigmy, bo próbował prawdopodobnie każdy. Nasz kolejny bohater to biochemik Kazimierz Funk. Zapewne większość ludzi nie zetknęła się wcześniej z jego nazwiskiem, ja na przykład się nie zetknąłem, ale większość ludzi zetknęła się z efektami jego pracy i z jego dokonaniami. Kazimierz Funk uczył się i pracował w Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Pracował nad przyczynami zagadkowej wtedy choroby o nazwie beriberi. Beriberi jest chorobą neurodegeneracyjną, w wielu wypadkach prowadzącą do śmierci, która dotykała specyficzne grupy ludzi, jak więźniowie, mieszkańcy portów czy marynarze.
a której objawy były znane już w starożytności. I już pierwsze systematyczne badania nad tą chorobą wykazały, że ma jakiś związek z dietą. W XIX wieku triumfy zaczynała święcić nowa, błyskotliwa teoria drobnoustrojów jako przyczyny wielu chorób. Christian Eichmann, który badał beriberi, tak właśnie do niej podszedł. Odkrył związek choroby z dietą opartą głównie na spożywaniu białego, łuskanego ryżu. Jedzenie ryżu niełuskanego chroniło przed zapadnięciem na beriberi. Eichmann przypuszczał, że chorobę wywołuje nieznana bakteria zawarta we wnętrzu ryżu, a w łuskach zawarty jest składnik, który ją neutralizuje. Eichmann nigdy nie odnalazł bakterii beriberi, ponieważ żadna taka bakteria nie istniała. Funk podszedł do problemu inaczej i założył, że w łuskach ryżu istotnie znajduje się ten tajemniczy składnik, który chroni przed beriberi, ale że jest to składnik, którego brak w organizmie sam w sobie wywołuje beriberi, a żadna bakteria nie ma w tym udziału. No i następnie próbował wyizolować ten składnik. Funk dostrzegł w swoim odkryciu potrzebę wymyślenia nowej, chwytliwej nazwy. Substancję, którą starał się wyizolować, określał jako sprzyjającą życiu i stwierdził też, że zawiera grupy aminowe. Wymyślił więc nazwę witaminy. Witamina beriberi stała się później witaminą B. W roku 1912 Funk opublikował swoją najważniejszą pracę, prezentując teorię witamin. Oprócz witaminy beriberi przewidywał także istnienie podobnych substancji, których deficyt miał odpowiadać za szkorbut, pelagrę i krzywice. Wszystkie te choroby są związane z brakiem odpowiednich witamin. Funk zdawał sobie nawet sprawę z tego, że nowo odkryte witaminy mogą wcale nie mieć budowy aminowej. Mimo to przez całe życie obstawał przy swojej nazwie, a ta, pomimo pewnych oporów, bo istotnie część witamin okazała się nie posiadać grupy aminowej, przyjęła się na dobre i stworzyła pewną ramę i kierunek w badaniach nad związkiem żywienia ze zdrowiem publicznym. Naszym ostatnim bohaterem jest Jan Szczepanik, zwany polskim Edisonem. Jan Szczepanik osiągnął naprawdę wiele. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie rozwijaniem wiedzy i budową rozmaitych konstrukcji. W wieku 24 lat miał już za sobą kilka posad nauczycielskich, gdzie uczył fizyki, a następnie trafił do Krakowa, gdzie znalazł zatrudnienie w warsztacie fotograficznym. Właściciel sklepu, dostrzegając niezwykły potencjał młodego Szczepanika, wspierał finansowo jego wynalazki, które wkrótce zaczęły zyskiwać szerszą sławę. Jednym z pierwszych wynalazków było usprawnienie maszyny tkackiej, które pozwalało teraz na automatyczne i bardzo szybkie tkanie gobelinów według podanego wzoru. Wynalazek opatentował w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Szczepanik wpadł też na pomysł stworzenia kamizelki kuloodpornej i materiał, który wytworzył, złożony z jedwabiu i stalowych płytek, potrafił zatrzymać kulę wystrzeloną z rewolweru z odległości 2 metrów. Wynalazkiem zainteresował się też król Hiszpanii Alfons XIII, który kazał wyłożyć materiałem Szczepanika wnętrze swojej karety. I dzięki temu zabiegowi król przeżył atak bombowy, w którym zginęły 24 osoby. Najwięcej energii Szczepanik wkładał jednak w fotografię i w techniki ruchomego obrazu. Pracował nad filmem barwnym, nad metodami uzyskiwania kolorowych fotografii, wyprodukował papier światłoczuły i jest też znany z opracowania polskiego telektroskopu. Było to urządzenie do przekazywania na odległość ruchomych obrazów za pomocą elektryczności. Mimo że Szczepanik nie zdołał zbudować działającego egzemplarza, jego urządzenie można uznać za protoplastę współczesnej telewizji, a jego samego za jednego z ludzi, którzy w znaczącym stopniu przyczynili się do jej rozwoju. Dobrze, jak już coś tam wspominałem na początku, w tym roku po raz trzeci startuje program edukacyjny i konkurs dla uczniów i nauczycieli, którego celem jest promowanie zdobywania wiedzy poprzez doświadczanie oraz popularyzacja polskich wynalazców i naukowców. Program jest bardzo ciekawy, widziałem przykładowe materiały i lekcje. Gdybym ja był jeszcze uczniem, to chciałbym na takie zajęcia chodzić, także gorąco namawiam do zgłaszania się. Tylko jedna kwestia, w tym roku nie zostało już zbyt wiele czasu i trzeba się pośpieszyć, żeby zgłosić swoją szkołę. Więc jeśli jesteś nauczycielem i prowadzisz jakieś kółko naukowe, albo jesteś uczniem i uczęszczasz na takie kółko, albo chciałbyś, żeby jakieś powstało, to daj znać swojemu nauczycielowi, wejdźcie na stronę bycjakignacy.pl i tam wszystkiego się dowiecie i zgłosicie swoją szkołę, swoje kółko. A oprócz samych takich edukacyjnych korzyści udziału w tym programie, są też w nim przewidziane nagrody. Dzięki za uwagę. Dzisiaj, jak widzicie, taki film z przesłaniem, a przesłanie brzmi tak, że warto odkrywać świat i się uczyć przez całe życie, bo tak jak opisani tutaj czterej dżentelmeni, wy też możecie zostać takimi właśnie bohaterami nauki. Bo jak sądzę, żaden z tych czterech dżentelmenów nie przypuszczał, będąc w szkole, że kimś takim się stanie.